Artur, jesteśmy w Wieliczce, twój teren. Co robiłeś przez ostatnie 2 miesiące po walce z Molo? Leniuchowałem, tak? Wiadomo, że to nie było bardzo profesjonalne, ale no, zdarzyło się mi troszeczkę, miałem więcej wolnego, więcej przytyłem, ale znowu wszedłem do tych 106-107, także już w tym roku, od nowego roku nowe postanowienie, nie przekraczam 108 kilo, także kolejne jakaś tam jakieś wyzwanie, prawda, bo to dla mnie zawsze było wyzwanie. Moim jedynym takim grzechem było właśnie jedzenie. Ja nie piłem nigdy jakieś tam ten, a jedzenie to była masakra, także zawsze przytywałem tak gdzieś do 115 i później było mi ciężko się ruszać, a co dopiero trenować. Także na pewno teraz wracam, no i zobaczymy, czekam niecierpliwie na poczynione kroki i menadżerów, i w ogóle rozwój sytuacji. Walka w grudniu jest realna? Nie wiem, chyba tak, no wszystko jest ku temu, że jest, no ale to ja mówię, jestem zdrowy, nie mam żadnych kontuzji, myślę, że tak, czekam, co tu się wszystko wydarzy, no jest dużo fajnych możliwości, dużo fajnych opcji, także zobaczymy. A co robisz teraz na sali, no bo trener cieszył się, że w końcu będzie czas, żeby na spokojnie popracować nad tymi wszystkimi brakami, które przeszkadzały ci w tych poprzednich walkach, a jak pojawi się ta walka w grudniu, no to znowu to się zaburzy. Dokładnie, no teraz właśnie robię siłę, robimy, przerabiamy technikę, cały czas pracujemy nad obroną, bo to wiadomo, obrona, przejście z obrony do ataku, wszystko to, co było, tylko robimy to, mamy na to więcej czasu, nie ma tak, że jak przedtem, że był sparring, 15 minut techniki i od razu sparring czy coś, tylko teraz mamy z techniki godzinę czy tam dwie, aż do znudzenia, bo to nie jest takie fajne jak sparring, że wychodzi się nowe akcje, można tylko cały czas jedno, żmudna praca. I tak będzie długo, także na pewno jest dużo możliwości. Trener powiedział taką ciekawą rzecz, że brakuje ci siły na wagę ciężką. Jak się do tego odniesiesz? Chodziło mu o takie wyciskanie, o takich rzeczy. Ja też się czułem, bo dlatego, że nie mieliśmy kiedy zrobić siłowni. Bo ja od początku roku walczę i wtedy nie mogłem robić siłowni do walki. Miałem tydzień przerwy, znowu treningi, sparingi i walka. I teraz mam czas, żeby wrócić do tego, co było, tak? Mam nadzieję, że znowu robimy teraz siłę maksymalną. Brakowało mi jej, byłem szybki tu, ale nie czułem. Wiadomo, że jak trafię, no to na tej wadze, w tej wadze, w 30 kilogramach, to nie trzeba tam żadnej specyfiki, żeby go wywrócić, czy coś trafi się na punkt i ten. Ja też nie jestem jakimś pancerem pojedynczym, że biję ciosem jednym i ktoś pada, tak jak to robi na przykład Kliczko czy ktoś. Nie mam tak ciężkiej ręki, muszę nadrabiać bardziej szybkością, dynamiką, gdzieś wejść w punkt, cios, kontra, blok, jakieś takie, bardziej sprytem. No i chcę też się wzmocnić, prawda? Na pewno nad tym pracuję. Na przykład mój Andrzej zważył z kolegą, ten to skurczybyk taki silny jest teraz, że masakra. Jak robimy razem siłownię, to tak ten trudno przytu, waży też 114, co coś. Jak robimy siłownię, to tak ja takimi ciężarami jak dziecko, on sobie tam już śmiga, no ale miał czas, żeby trenować, także ja też myślę, wrócę do tych ciężarów. A podsumowując te 4 walki w tym roku, ty jesteś zadowolony z tego, co w nich zrobiłeś? No bo pamiętając tak, walka z Bidenką, wiadomo, duży zawód, walka z Minto, potraktowałeś się jak sparring, to wszystko było potrzebne, niepotrzebne? Nauczyłeś się czegoś generalnie? Właśnie, dokładnie. Każda sytuacja uczy mnie czegoś innego. Cieszę się, że były te walki, że wyszły tak, a nie inaczej, że z Minto pokazał mi tak naprawdę jeszcze, że jest dużo pracy, a tak naprawdę, mówię, ja go troszkę zlekceważyłem, to tamto. No i z Molo, że wyszły dwie takie sytuacje, gdzie może i leżałem, ale to nie było, że byłem jakoś zamrożony czy coś. Dostałem czysto na punkt. Ciekawe, jak inni by się zachowali, jakby dostali taki cios i czy by wstali, czy nie. Najważniejsze jest to, co się robi po takim ciosie. To jest właśnie charakter. Czy ktoś ma charakter do tego sportu, czy nie. Wyszedłem, robiłem swoje dalej i wygrałem. Także to wszystko to jest nauczka i szkoła.